Będzie widać. W masce to szeroko być. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym otwieram 20. sesję gminy Panki. Witam wszystkich zgromadzonych gości, witam radnych, witam panią wójt, panią sekretarz, panią skarbnik, witam pracowników gminy, miło mi powitać nowego pana sołtysa. Na podstawie listy obecności stwierdzam obecność 14 radnych. Uchwały podejmowane w dniu dzisiejszym będą mieć prawomocne. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Czy do proponowanego porządku obrad będą nanoszone jakieś zmiany? Poproszę panią wójt. Pani przewodnicząca, szanowna rado, proszę o wykreślenie z porządku obrad punktu 7.8, który dotyczy rozpatrzenia skargi na działalność grupy gminy Panki. Ustalenia związane ze zmianą w porządku obrad podjęte zostały podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Sprawa podnoszona przez starzącego w ocenie komisji wymaga poczynienia szczegółowych ustaleń. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przejdźmy do głosowania porządku obrad po wykreśleniu punktu numer 7.8, przepraszam. Poproszę radnych o zaoddanie głosu poprzez naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto z państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty 14 głosami. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu obrad 19 sesji Rady Gminy Panki. Moja propozycja jest taka, żeby przyjąć protokół bez jego odczytywania. Wersja papierowa jest dostępna w Biurze Rady Gminy. Wersja elektroniczna jest na stronie BIP Panki w zakładce Rada Gminy. Poproszę radnych o oddanie głosu. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto z państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty 14 głosami. Punkt czwarty. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Oddaję głos pani wójt. Dziękuję bardzo. Wybrano wykonawcę w trybie PZP i rozpoczęto roboty budowlane związane z budową przełączu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki Kamówki. Wartość zadania 181 215 zł 90 groszy. Środki własne budżet gminy. Wykonano dodatkową dokumentację projektową do potrzeb budowy przyłączy kanalizacyjnych wraz z odcinkiem sieci w miejscowości Praszczyki. Koszt tej dokumentacji 7800. Planowana realizacja do końca bieżącego roku. Wartość kosztorysowa robót 81 859 zł 2 grosze. Wybrano wykonawcę w trybie PZP i rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową odcinka ulicy Ogrodowej w Pankach. Wartość robót 94 303 zł 8 groszy. Środki własne budżet gminy. Zakończono prace związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Panki przy ulicy Tysiąclecia 5. Wartość prac 273 068 zł 75 groszy plus 4920 zł nadzór inwestorski. Zakończone prace zostały związane
z dostosowaniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Pankin. Wyremontowano dwa pomieszczenia przeznaczone na łazienkę. Jest to parter i pierwsze piętro. Wartość robót 33 810 zł. Parteru, natomiast pierwszego piętra 24 600 zł. Razem wartość zadania 60 tysięcy. Trwają prace związane z remontem pomieszczeń wewnętrznych, korytarz, parter, pierwsze piętro, klatka schodowa oraz sala konferencyjna. Zakończono budowę drogi w Praszczykach oraz budową oświetlenia. Wartość robót budowlanych 585 tysięcy plus 6 tysięcy nadzór inwestorski. W trakcie realizacji jest budowa drogi dworcowa w Pankach. Wartość prac budowlanych 2 490 tysięcy plus 25 tysięcy nadzór inwestorski. Wyłoniono wykonawcę, który odebrał, przetransportował i przekazał do utylizacji porzucone odpady niebezpieczne odkryte 16 października w trakcie robót budowlanych przebudowie drogi ulicy Dworcowej. Wartość tej utylizacji to jest 111 923 zł, w tym badania laboratoryjne 6150, transport, odbiór i utylizacja wody amoniakalnej, która była stwierdzona po badaniach laboratoryjnych 97 471 zł 30 groszy oraz transport i utylizacja zbiornika 8302 zł 50 groszy. Ostatecznie temat zbiornika zakończył się podpisaniem protokołu odględzin sporządzonego przez Głównego Inspektora WIOŚ w Częstochowie w dniu 23 listopada. Przeprowadzono remont dróg gminnych wsi Cyganka i Zwierzyniec III. Wartość robót remontowych 108 tysięcy. Wyremontowanych odcinków drogi, na których wymieniono nawierzchnię, to jest 2000 m2. Wyłoniono wykonawcę sieci internetowej LAN w Urzędzie Gminy Pankin. Będzie to już wymiana urządzeń kategorii 6. Wartość tego zadania 49 938 zł. Wymieniono centralę telefoniczną obsługującą urząd gminy. Wartość zadania 12 tysięcy. Systemem gospodarczym prowadzone są prace związane z remontem budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy. Wartość projektu 1800 zł plus zakup dwóch bram garażowych. Wartość 4200. Pozostałe kwoty to 14 tysięcy, które będą zadysponowane na zakup drzwi, tynkowanie, ocieplanie. Zadania te będą wykonane w 2021 roku. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach LGD Zielony Wierzchołek Śląska pod nazwą Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Banki. Wartość wnioskowanego dofinansowania to jest 100 tysięcy. Całkowita wartość projektu 157 tysięcy. Zakres prac montażowych, materacji ochronnych na hali sportowej. Mówimy tutaj o tych ścianach, które są za bramkami. Nawadnianie boiska sportowego w Pankach plus instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kW na budynku klubu sportowego. Pokryje to koszty oświetlenia. Wybrano firmę przygotowującą dokumenty do 4. aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla aglomeracji Panki Przystań. Wartość opracowania 4. KPOŚPI to 17 946,77 zł.
zostało ogłoszone, ale jeszcze nie rozstrzygnięte postępowanie przetargowe w sprawie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii dla obiektów użyteczności publicznej gminy Panki i pozostałych jednostek organizacyjnych dla oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Panki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Ja mam pytanie. Mam pytanie do Pani Wójt, jeżeli chodzi o tą modernizację na boisku sportowym. Czy nie warto było, starając się o fundusze, spróbować pozyskać fotowoltaiki na niecałe 10 kW, z czego by można było ewentualnie ogrzewać ten budynek, bo na chwilę obecną jest tam centralne ogrzewanie olejowe, które ponosi ogromne, że tak powiem, finanse. I oprócz tego muszą być zakręcane grzejniki, woda spuszczana z oszczędności. Czy nie warto było się w ten sposób zastanowić, dołożyć te 15, niecałe może 20 tysięcy i założyć tam niecałe 10 kW, żeby można było też ogrzewać ten budynek z tej fotowoltaiki? Dziękuję, proszę. Na ten moment mamy to, że ograniczenia i musieliśmy się dostosować do tego, co możemy pozyskać. Dziękuję. Czy radni mają jeszcze jakieś pytania? Punkt 5. Zapytania mieszkańców. Czy ktoś z obecnych mieszkańców chciałby zabrać głos? Tak, ja mam pytanie. Chciałam się dowiedzieć, z jakich pieniędzy została pokryta ta właśnie utylizacja tej beczki? Bo cały czas jest mówione, że pieniędzy nie było w gminie, a teraz nagle się znalazły. Wydatek ten pokryty był z inwestycji drogowej, czyli mówimy o wykonaniu drogi na ulicy Dworcowej. Mieliśmy do zadysponowania 3 miliony, tak potem cała nie została rozdysponowana. Z tej rezerwy pokryliśmy ten wydatek. A z takich pieniędzy można, z inwestycyjnych pieniędzy można takie rzeczy finansować? Tak, jak najbardziej, dlatego że to było w trakcie inwestycji. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos? Punkt 6. Wolne wnioski i interpelacje radnych. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Punkt 7. Przedstawienie propozycji i podjęcie uchwał. Punkt 1. W sprawie zmiany uchwały nr 5.46.2019 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia inkasentów. I poproszę o zreferowanie uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5.46.2019 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów. Paragraf pierwszy. W paragrafie drugim, filet pierwszym uchwały nr 5.46.2019 Rady Gminy Panki z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów. Wprowadza się zmianę osoby inkasenta w sołectwie Cyganka Pacanów poprzez wykreślenie inkasenta pana Przemysława Klubę, a w to miejsce wpisuje się inkasenta pana Henryka Krawczyka. Wprowadzona zmiana w paragrafie drugim, filet pierwszym uchwały nr 5.46.2019 związana jest z wyborem nowego inkasenta na terenie sołectwa Cyganka Pacanów w związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego inkasenta. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Ja chciałam jeszcze tylko poinformować, że w dniu dzisiejszym przed sesją odbyły się wszystkie komisje, które miały miejsce od godziny 12.30. Każda z uchwał była szczegółowo omawiana, szczególnie jeśli chodzi o uchwały podatkowe. Czy radni mają jakieś pytania do omawianej uchwały?
Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 5.46.2019 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów. Paragraf 1. W paragrafie 2-1 uchwały nr 5.46.2019 Rady Gminy Panki z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów wprowadza się zmianę osoby inkasenta w sołectwie Cyganka Pacanów poprzez wykreślenie inkasenta pana Przemysława Klubę, a w to miejsce wpisuje się inkasenta pana Henryka Krawczyka. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Panki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Poproszę radnych o oddanie głosu. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 14 głosami. Punkt 2. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień i zwolnień podatkowych. Poproszę o zreferowanie uchwały. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień podatkowych. Proponuje się pozostawić stawki na poziomie ubiegłego roku. Natomiast zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej, grunty, budynki, budowle związane ze zbiorowym dostarczaniem wody, prowadzeniem ścieków, grunty, budynki lub ich części zajęte w zakresie działalności pomocy społecznej, kultury i sztuki, działalności bibliotecznej, sportu i rekreacji z wyłączeniem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatkowych. Paragraf 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości. Wymienione są tutaj stawki. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Panki. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Poproszę radnych o oddanie głosu. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 14 głosami. Punkt 3. W sprawie zwolnień od podatku rolnego. Poproszę o zreferowanie uchwały. Projekt w sprawie zwolnień z podatku rolnego. W tej uchwale, jak w ubiegłym roku, zwalnia się z podatku rolnego użytki rolne zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz użytki rolne związane z zbiorowym wyprowadzaniem ścieków. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku rolnego. Paragraf 1. Zwalnia się od podatku rolnego użytki rolne zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Punkt 2. Użytki rolne związane ze zbiorczym odprowadzaniem ścieków. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Panki. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Poproszę radnego o oddanie głosu. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto z państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 14 głosami. Punkt 4. W sprawie podatku transportowego. Poproszę o zreferowanie uchwały. Projekt uchwały w sprawie podatku transportowego.
Proponuje się stawkę podatku od środków transportowych pozostawić bez zmian na poziomie roku ubiegłego. Mamy nadzieję, że zachęci to do rejestrowania w naszej gminie nowych podmiotów gospodarczych. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie podatku transportowego. Paragraf pierwszy. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Panki. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Poproszę radnych o oddanie głosu. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 14 głosami. Punkt 5. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Poproszę Panią Skarbnik o zreferowanie. Pozwoliłam wprowadzić sobie poprawkę w związku z przyjmowaną zwiększoną subwencją ogólną w kwocie 24 500 zł. Jest to rozdział 758.01 paragraf 292.0 na dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Jest to dofinansowanie dla nauczycieli. Zmiany w pozostałych dochodach bieżących w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych podyktowane są przewidywaną ich realizacją. Dochody majątkowe. Rozdział 616, paragraf 635.0. Zmniejszenie w kwocie 245 250 zł. Wpływ środków na rachunek bankowy z Funduszu Dróg Samorządowych w kwotach niższych z powodu niższej realizacji poszczególnych zadań niż początkowo zakładano. Rozdział 758.16, paragraf 629.0. Zwiększenie w kwocie 566 571 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki majątkowe. Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami ulica Polna, Panki Konieczki. Zwiększenie w kwocie 266 900 zł. Rozdział 010.10, paragraf 650. Inwestycja w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budowa stacji pomp wody wraz z zbiornikiem wyrównawczym dla potrzeb zaopatrzenia wody mieszkańców wsi Jaciska, Żercina, Kostki. Zwiększenie w kwocie 180 000 zł. Rozdział 010.10, paragraf 650. Inwestycja w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przebudowa drogi 693-023S, ulica Dworcowa w Pankach. Zmniejszenie w kwocie 370 000 zł. Niższa realizacja zadania niż zakładano pierwotnie. Rozdział 616, paragraf 650. Przebudowa odcinka ulica Ogrodowa w Pankach. Zwiększenie w kwocie 50 000 zł. Planuje się wyższą realizację. Rozdział 616, paragraf 650. Przebudowa drogi dojazdowej do KS Panki. Zmniejszenie w kwocie 50 000 zł. Rezygnacja z zadania inwestycyjnego. Rozdział 695, paragraf 650. Wykup działek pod przepompownię, zmniejszenie w kwocie 8 000 zł, rozdział 705, paragraf 660, brak realizacji. Wykup działek pod drogi, zmniejszenie w kwocie 12 000 zł, rozdział 705, paragraf 660, brak realizacji. Zakup kosiarki traktora dla potrzeb utrzymania zieleni na terenie gminy Panki, zwiększenie w kwocie 16 000 zł. Zakup samochodu Komenda Powiatowa w Pogódku. Rezygnacja komendy ze środków pieniężnych. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku użyteczności publicznej w gminie Panki. Zwiększenie w kwocie 156 571 zł. Rozdział 905, paragraf 659. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Wydatki bieżące. Rozdział 402, paragraf 426.0. Zmniejszenie w kwocie 35 000 zł. Niższa realizacja wydatków na zakup wody dla potrzeb mieszkańców gminy Panki. Rozdział 750.95, paragraf 410.0. Zmniejszenie w kwocie 10 000 zł. Niższa realizacja wydatków na inkaso dla sołtysów. Rozdział 754.12, paragraf 443.0. Zmniejszenie w kwocie 10 000 zł.
niższa realizacja wydatków na ubezpieczenia składki o opłaty dla OSPE. Rozdział 757.02, paragraf 811.0, zmniejszenie w kwocie 30 tysięcy złotych, niższa realizacja odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji. Rozdział 801.01, paragraf 320.0, zwiększenie w kwocie 24 tysięcy 500 złotych, realizacja przyznanej dodatkowej kwoty subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych, wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Rozdział 801.04, paragraf 254.0, zwiększenie dotacji w kwocie 6300 zł w planie publicznym przedszkolu. Rozdział 801.13, paragraf 430.0, zmniejszenie w kwocie 47 639 złotych 13 groszy, niższa realizacja, brak dowozów dzieci do szkół z powodu pandemii. Rozdział 801.48, paragraf 422.0, zmniejszenie w kwocie 60 tysięcy złotych, niższa realizacja, brak zakupu środków żywności do stołówki z powodu pandemii. Przychody. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, rezygnacja z serii B20 na kwotę 400 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Rada Gminy uchwala. Paragraf 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2020 w dochodach gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w wydatkach gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę radnych o oddanie głosu. Proszę o podniesienie ręki, jednocześnie naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 14 głosami. Punkt 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Panki na lata 2020-2032. Poproszę panią skarbnik o zreferowanie. Zgodnie z zmianami w budżecie w 2020 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Panki na lata 2020-2032. Zwiększenie dochodów 844 379 zł i 69 groszy. W tym zwiększenie dochodów bieżących 523 058 i 69 groszy. Zwiększenie dochodów majątkowych 321 321 zł. Zwiększenie wydatków 444 379 zł i 69 groszy. W tym zwiększenie wydatków bieżących 221 808 i 69 groszy. Zwiększenie wydatków majątkowych 222 571. Deficyt po zmianach 1 959 386 zł i 57 groszy. Zmniejszenie przychodów 400 000 zł. Są to kwoty po uwzględnieniu od poprawki do uchwały. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, rezygnacja z serii B20 na kwotę 400 000 zł. W związku z czym w latach, których ta zmiana dotyczy, dokonano korekt w pozycjach długu rozchodów, dopasowując wielkości do istniejących harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i obligacji. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku użyteczności publicznej w gminie Panki, przebudowa drogi nr 693023S, ulica Dworcowa w Pankach. Przedsięwzięcia: budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami ulica Polna, Panki, Konieczki, budowa stacji pomp wody wraz z zbiornikiem wyrównawczym dla potrzeb zaopatrzenia wody mieszkańców wsi Jaciska, Rzecina, Kostki.
przesunięto do realizacji na 2020 rok, w związku z czym są zadaniami jednorocznymi. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Panki na lata 2020-2032. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ulega zmianie treść załącznika nr 1 pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ulega zmianie treść załącznika nr 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć, otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia w zakresie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032 Gminy Panki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę radnych o oddanie głosu. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 14 głosami. Punkt 7. W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. I poproszę o zreferowanie uchwały. Pod rozwagę Rady przedstawiamy program współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. W tym programie określone są cele programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne. Na ten cel gmina przeznacza kwotę 50 tysięcy złotych. Program zgodnie z obowiązującymi przepisami był konsultowany w dniach od 2 do 12 października 2020 roku. Żadna z organizacji pozarządowych działających na terenie gminy nie zgłosiła uwag do tego programu. Nie wniesiono również żadnych, nie zaproponowano również żadnych zmian, które ewentualnie mogłyby w tym programie zostać uwzględnione. Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Paragraf 1. Uchwala się program współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę radnych o oddanie głosu. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 14 głosami. Przechodzimy do punktu 8. Sprawy różne. Czy ktoś z obecnych na sali chciałby zabrać głos? Poproszę. Występuję tutaj jako wiceprezes RGD Zielonowiszołek Śląska w związku z takimi niepokojącymi zjawiskami. Doszły mnie słuchy, co potwierdziła tutaj również tak przy okazji pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No to, co słusznie pani wskazała, powinny takie sprawy być wyjaśniane na bieżąco. Miałam wiele telefonów. I to również się potwierdziło w rozmowach, że rzekomo RGD, z poziomu RGD zostały zablokowane środki
na dofinansowanie, na nawodnienia na boisku. Cokolwiek to znaczy, bo ja mówię, też znam to tylko z doniesień, bynajmniej nie prasowych. Z tego co wiem, w lokalnej grupie działania klub sportowy nie występował o żadne środki. Tu jeszcze dzisiaj się dowiaduję, że ja zablokowałam środki, że było pisane odwołanie. Powtarzam raz jeszcze, klub sportowy nie aplikował o żadne środki, nie pisał żadnego odwołania. Nie nastąpiło żadne zablokowanie środków z pozycji LGD, a tym bardziej przez moją osobę. Także nie wiem, kto takie plotki szerzy i w jakim celu. Jedno jest faktem, ja myślę, że tutaj ktoś raz zinterpretował. Wnioskodawcą w ostatnim naborze była gmina Banki. O ile dobrze kojarzę, było tam rzeczone nawodnienie boiska. Pani wójt to może potwierdzić, jeżeli tak było. Pani wójt, dobrze mówię, bo tak nie bardzo. Czyli być może ktoś tutaj źle połączył fakty. Ale te wnioski jeszcze nie zostały w ogóle rozpatrzone. Wnioski w LGD rozpatruje Rada LGD, do której należy pani wójt, więc pani wójt doskonale powinna wiedzieć, czy jakie są losy wniosku. Więc nie wiem, skąd tutaj takie wiadomości, że zostaje środki zablokowane. Jestem natomiast wstrząśnięta działaniami, bo został mi podłożony wniosek do potwierdzenia w liczbie załączników większej niż tych załączników było faktycznie. Być może to było połączone z faktem zablokowania, ale jeżeli ktokolwiek tak mówi, no to nie ma elementarnej wiedzy na temat aplikowania o środki, na temat działania LGD oraz na temat rozpatrywania i procedowania wniosków. Także ja myślę, jestem pełna tutaj jakiejś nadziei, bo nigdy LGD nie działało naprzeciwko gminy. Nigdy nie było wrogiem gminy. Nawet już jak była pani wójt, były zrealizowane dwa granty, o czym państwo możecie nie wiedzieć, bo śledziłam sesję, nie było ani słowa o tym. Był to grant dla KGW na Kostrzynie oraz był to grant tutaj na wyposażenie tej sali. Pani Danusia tutaj wie, co było zakupione z tego grantu. Były również KGW z terenu naszej gminy, reprezentowało cały obszar LGD, więc gmina w niczym nie jest pomijana, wręcz gminie się pomaga. Było stoisko LGD na dożynkach, tak jak na wszystkich dożynkach LGD stoiska stawia. Uprzedzenia czyichś osób nie mają wpływu w ogóle na działanie LGD. I ja myślę, że ten wniosek, on oczywiście będzie procedowany tak jak wszystkie inne, mimo tych braków, bo został przyjęty. Nie posiada wszystkich załączników, które były zaznaczone we wniosku, ale on dalej podlega procedowaniu. Ewentualnie może tylko dojść do pisma dodatkowego o uzupełnienie braków. Miała być kopia dostarczona, no to akurat nie było na telefon. I myślę, że ten wniosek przejdzie i klub sportowy będzie się mógł cieszyć, bo nigdy ani ja, ani LGD przeciwko klubowi sportowemu nie byliśmy. Także myślę, że tutaj pan Krzysztof dużo więcej o tym powie, jednak jest radnym trzecią kadencję i myślę, że ma największą wiedzę. No to może drugą, jest to i tak mimo wszystko spory okres czasu i na przestrzeni lat można ocenić, jakie działania wobec klubu moje bądź ich brak był. Czy LGD, czy kiedykolwiek to był. Klub sportowy chyba nigdy nie występował do LGD o środki, więc o ile dobrze kojarzę, ja w LGD jestem już od 10 lat, więc całą historię generalnie LGD znam. I ja życzę klubowi, żeby ten wniosek przeszedł, mimo że jest napisany przez gminę i
jeżeli będą dalej jakieś niejasności, ja będę na bieżąco Państwu wyjaśniać. Myślę, że ta forma podczas sesji Rady Gminy jest najdogodniejsza. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Bo ja na temat działania RGD mogę powiedzieć dużo. I takie działanie na przykład RGD też, to jest działanie przeciwko mieszkańcom również. Mieliśmy ostatnio wiele naborów, aplikują firmy z naszego terenu, aplikują mieszkańcy z naszego terenu, więc może tak nie działajmy na przekór. Czy ktoś ma jakieś pytania? Może z Państwa chętnie udzielę odpowiedzi. Panie Krzysztofie, Pan? Dobrze, w takim razie ja bardzo dziękuję. Odniosę się tutaj do Pani, natomiast no, nie uważam, żebyśmy się tutaj w tym momencie zajmowali jakimiś donosami, plotkami i tego typu insynuacjami, bo uważam, że no, nie czas i pora. Natomiast na pewno z Urzędu Gminy żadne tego typu stwierdzenia nie padły. Informacja jak najbardziej była przekazana, że wniosek jest na tym etapie oceny. Jeżeli ktokolwiek ma jakąkolwiek inną wiedzę na ten temat, na pewno nie posiada ją z Urzędu Gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Proszę Panią. Mam jeszcze takie pytanie, bo korzystając z okazji, że wszyscy radni są z Pani Wójt, Pani Skarbnik, chciałam się odnieść do wydatków na następny rok i chcielibyśmy dzisiaj drugi raz się zapytać, jak będzie z planem zagospodarowania, bo w lipcu tego roku na spotkaniu z Panem Starostą zostaliśmy zapewnieni, że plan będzie zmieniany w całości. Padło jeszcze z mojej strony pytanie, czy będzie w całości, czy będą jakieś wnioski wyrywkowo, więc było potwierdzenie, że będzie w całości. Studium już w tej chwili wróciło od wojewody, wszystkie uzgodnienia zgadzają się, więc chciałam się zapytać, czy to będzie zrobione i kiedy. Prosimy Panią Skarbnik o udzielenie odpowiedzi. Niestety stan finansów gminy nie pozwala na znalezienie tych pieniążków. Tak? Wie Pani co, jeszcze mogę się odnieść do tego, w normalnym gospodarstwie, czy w normalnej firmie przekłada się inwestycje, na przykład takie, które będą w przyszłości rodzić też różne przychody. Więc ja uważam, że w pierwszej, na przykład zmiana planu powoduje to, że na przykład mogą być pierwsze sprzedawane działki, gmina będzie zyskiwała z tego podatki, będą opłaty awiatyckie. To jest raz, jeżeli ktoś będzie budował jakiegokolwiek typu nieruchomości, z których też będą podatki opłacane, to ma, a na przykład inwestycje związane na przykład z drogami, droga jako taka nie wnosi żadnych przychodów dla gminy. Przyszły rok planowana jest budowa ujęcia wody i jest to priorytet dla naszej gminy. Przykro. No dobrze, ale ma Pani też, ma Pani zaoszczędzone pieniądze z racji pandemii związane z wyżywieniem, z dojazdami itd. Tak, ale Pani nie wie, że ja mam 500 000 mniejsze dochody. No dobrze, no to trzeba było w tym roku bardziej gospodarować tymi pieniędzmi. Wie Pani, a nie rozrzucać je na prawo. Niestety nie jestem w stanie. Wie Pani, była, ja rozumiem termomodernizacja gminy Panki, bo tu się wiąże z, po prostu z kosztami ogrzewania, że będą zmniejszone, ale znowu remonty wewnątrz gminy, łazienki i tak dalej, to ja nie uważam to, wie Pani, za interes wyższego stopnia. I cały czas jesteśmy wprowadzani w błąd, bo w lipcu mieliśmy gwarancję, że plan będzie, bo w tej chwili dalej trwa sprawa u wojewody, czy będzie podtrzymanie decyzji po prostu związane z pozwoleniem na budowę. Byliśmy zagwarantowani, że to będzie zmieniane, a teraz znowu stoimy w tym samym punkcie. Jak to się ma związane z wiarygodnością? Albo się coś mówi i się ponosi tego konsekwencje, albo po prostu się od początku utrzymuje taką samą stanowisko. Niech się Pani wypowie, proszę bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jak najbardziej. Budżet gminy to nie jest budżet ukierunkowany stricte do jednego czy do dwóch zadań. Pani skarbnik jest osobą, która jest odpowiedzialna za racjonalne wydatkowanie. Jeżeli dla Pani, która przed chwilą mówiła, drogi nie są ważne, to jest Pani stanowisko.
Natomiast myślę, że też dla radnych, jak i dla mieszkańców, to jest bardzo ważna inwestycja, proszę Panią. Natomiast jeżeli mówimy o działkach, gdzie Pani powołuje się na zasadność zmiany tego planu, bo wtedy będą budowane działki, jak najbardziej, tak? Tylko to wiąże się z następnymi wydatkami, o których właśnie na komisjach bardzo obszernie mówiliśmy, bo zapisy w planie, które są z 2013 roku, na ten moment dla nas są bardzo drogie. Drogi, które w tym momencie według tego planu powinna gmina przejąć, kosztowałyby nas fortunę. Naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zadania sprostać. Plan zagospodarowania przestrzenny jeszcze w takim zakresie, jak Państwo wnioskują, naprawdę to jest bardzo duży wydatek. Nie, przepraszam Pani, bo ja cały czas od półtora roku prosimy o częściową zmianę. Pierwsze było, że nie da się tej częściowej zmiany robić, że będzie cały plan. Teraz się całego planu nie da znowu zrobić, bo znowu nie ma pieniędzy, to może chociażby częściowo jakąś zmianę wprowadzić, żeby ten temat w związku z lokalizacją masztów został jakoś prawnie uregulowany, bo studium tego nam nie gwarantuje. Czyli częściowo ma Pani na uwadze tylko teren, który w tym momencie Panią interesuje. Natomiast my nie możemy jako gmina, radni, którzy są reprezentantami poszczególnych sołectw, też muszą wziąć pod uwagę inne miejsca, które w tym momencie dla mieszkańców też są bardzo istotne. Przepraszam, a mam pytanie, jak Pani wójt jedzie załatwiać coś do wojewody, to jedzie Pani z całą gminą, czy załatwia Pani to sama? Bo ja reprezentuję tutaj mieszkańców, wie Pani? Od kilku miesięcy. I jeszcze jedna sprawa, chciałam się zapytać, jeżeli Pani skarbnik twierdzi, że nie ma żadnych pieniędzy, niech Pani powie, czy jakieś na przykład podwyżki wynagrodzeń były w tym roku dla pracowników gminy robione, czy były jakieś dodatkowe po prostu granty i tak dalej, i tak dalej. Niech Pani to wyjaśni. Może się Pani zwrócić o tą informację w trybie dostępu do informacji publicznej. Ale ja chciałam teraz to uzyskać. Ale to nie jest możliwe teraz. Nie jest. A dlaczego? Nie wybaczę, ale żadna księgowa nie ma danych w głowie. No myślę, że Pani wie, no teraz mi sumą rzuciła, jak Pani księgowa, jaki jest deficyt, no to chyba wie, jak wypłacała. Czy były, czy nie były, może tak. Nie przypominam sobie, żeby Pani skarbnik rzucała tutaj jakieś sumy. To co czytała, miała przygotowane do sesji. Natomiast... No to dobrze, Pani Przewodnicząca, to inaczej sformułuję pytanie. Czy były w tym miesiącu, czy w poprzednich wypłacone jakieś takie granty? Nie chodzi mi o kwoty. Ale jakie granty? Dla pracowników. Uważam, że może się Pani zwrócić w trybie dostępu do informacji publicznej. Uzyska Pani wtedy wszelkie dane. A czy były podwyżki, jakie kwoty? Oczywiście bez danych osobowych, bo obowiązuje rok. Ale ja najbardziej. Mi tylko chodzi o to, czy cały czas się... Wie Pani, na jedne rzeczy są pieniądze, na drugie nie ma. Więc chyba tu chodzi o niegospodarność, tak? Na tym polega życie. Dla wszystkich nigdy pieniędzy nie starcza. Ale... Pani Sołtys, proszę. Ja tylko chciałam jeszcze o potwierdzenie, odnośnie, bo już rozmawiałam z panem Pietrzynem odnośnie oświetlenia ulicy Tysiąclecia. Czy w tym roku będzie coś rozpoczęte? Bo jak wiemy, pieniądze były przekazane już w tamtym roku na dokumentację, w tym roku również były. Rok będzie dobiegał końca, a tam nic się nie dzieje. Ludzie mówią, że za bardzo świeci się. Dziękuję. Pani wójt chce zabrać głos. Jak najbardziej, to tak nie jest do końca Pani Soty, że nic się nie dzieje. Proszę mi wierzyć, że cała procedura papierkowa, że to brzydko powiem kolokwialnie, jest bardzo żmudna. COVID nam utrudnia praktycznie we wszystkim. Na jakąkolwiek odpowiedź czekamy, myślimy, że dostaniemy ją już w tym momencie, natomiast dostajemy informację o przesunięciu terminu rozpatrzenia sprawy. Więc wiele rzeczy jest tak naprawdę nieuzależnionych od nas. Na pewno na ten moment, aby te kwoty, które są zabezpieczone u Państwa w sołectwie, były wydatkowane, w poniedziałek będziemy przystępować do zadania ofertowego na zakup słupu. I to na pewno będzie zrobione. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych. Zamykam 20. sesję Rady Gminy Panki. Dziękuję Państwu.